No dzień dobry, mój misiu kolorowy, witam cię bardzo serdecznie na CSGO skinsie 20 skrzyneczek na tej bitwie, oczywiście 1400 zł koszt takiej bitewki. Skrzynki wszystkie są tutaj podboostowane, są wszelakiego rodzaju skrzynki, są, dajmy na to jakieś tutaj summer case'y, są skrzynie AK-47, są jakieś water case'y, więc skrzyneczek naprawdę dużo, spada Chantico Fire, bardzo ładna MK, no i kosztuje też swoje, bo 131 zł, kolejna skrzynia, mam tej Nightwisha. Czy to jest Case Hardened? To jest Kartel, okej, okay. Myślałem przez chwilę, że to jest Case Hardened i że bitwa już tutaj, że tak powiem, na starcie praktycznie przegraliśmy. Oczywiście przypominam ci o konkursie na skina, jak chcesz wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, oczywiście napisz na Discorda, dołącz, no i już oczywiście kodu Kroksen w skinsie, jak oczywiście osobą pełną, nie jesteś, wystarczy, zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz magiczny zielony plusik, no i tutaj oczywiście kozik Kroksi przez Wajk, wpiszesz 10% więcej do każdej wpłaty, dostajesz, możesz kodu oczywiście dowoli używać, przed każdą wpłatą sobie kod wpisać. No i oczywiście nowi użytkownicy również dostają skrzyneczkę na Star za free. A jak z kodem Kroksi wpłacasz, no to jest jeszcze szansa, żebyś wygrał giveaway, które dla ciebie zrobiłem na stronie, ale to zaraz ci pokażę. 1500 zł póki co w tej bitwie, w naszym ekwipunku oczywiście, więc tutaj bitwa już się na pewno zwróciła, tylko no właśnie, jak duży to będzie zwrot i w ogóle czy to będzie zwrot dla nas, tak, no bo jest jeszcze szansa oczywiście, że i samo no to jakoś magicznie z tej skrzynki agent nadgoni, no ale to spada agent za 256, więc no już będzie naprawdę ciężko tutaj dla Isamu, żeby mnie dogonić. 1800 zł. W tym momencie na moim koncie 1000 zł przewagi. No to już ta przewaga troszkę większa, więc zobaczmy, zostanie jeszcze agent i na koniec tutaj cyber case na boost. No jakby te rękawice dorobną, no to jakaś szansa, że wygrałby tą battle, no byłaby dosyć spora, tak? No ale na szczęście bitwa wygrana, 3387. Na koniec spadła mi jeszcze ta wupa Chrome Cannon, która właśnie jest do wygrania. Dla osób, które z kodem Kroksi wpłacają, zostały 3 ostatnie giveaway, więc jak chcesz sobie dołączyć, oczywiście to wpłacaj z kodem Kroksi. No i oczywiście, jak uda ci się wygrać, to dostajesz taki prezent. Jak nie uda ci się wygrać, no to nic nie dostajesz. No i oczywiście, im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. Więc no, po każdej wpłacie tak naprawdę będziesz wiedział, czy udało ci się wygrać, czy nie. I może tak naprawdę próbować do skutku, jak oczywiście chcesz i jakby się tak uprzeć, tak? Zobaczmy, 5 śnieg, anarchia, 2000 zł, ale niech będzie to bitwa underdog, niech będzie to bitwa na 4 osoby. Rzucamy oczywiście boty i lecimy z tym koksem kałach, Neon Revolution dla nas, no ale okej, okay, o dziwo to jest najtańszy skin, dobra, już chciałem mówić, że niestety 230 zł aż dla nas, ale no, biorąc pod uwagę skiny moich oponentów, no i tak jest to skin najtańszy. Póki co naprawdę ładnie prowadzimy w tej bitwie. Dwie ostatnie skrzynki nam zostały. No ten 5-7 to jest 700, no właśnie. Zobaczmy. Ostatnia skrzynia anarchia. Czy tu się coś złego wydarzy? Szczerze nie wiem. Ja nie mogę, no. No i tak na dziurę dostać w ostatniej skrzyni, no. I zobacz, to było 6 koła ponad. A bitwa za dwójkę. No to co, jak trwoga, to do Tiger Tufów już ostatnio. Ta skrzynka mnie mocno strollowała, jak rzuciła dla mnie M9, a dla mojego przeciwnika Karambita, więc... No, nie polecam, jakby to była bitwa underdog, no to wtedy spoko, bo miałbym pewnie z 10 koła łącznie, ale no, jest jak jest, tak? Zobaczmy, 3 skrzynki do końca, czy tutaj dla wuja w końcu spadnie ten karambit, bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz karambit na Tiger Tufa z tej skrzyni udało mi się trafić i oczywiście bitwę wygrać. Zobaczmy, ostatnia skrzynia w tym momencie będzie lecieć, no jeżeli nie poleci nic, są to 2300 zł w plecy, jest to dosyć, no... Jest to dosyć duży pieniądz, tak? No czuć tutaj pieniądz, ale niestety nie u mnie. Nawet tutaj mój oponent za dużo sobie nie wygrał, więc zróbmy jeszcze jakąś tutaj bitewkę, dzięki której no, moglibyśmy spróbować tutaj wrócić. Skrzynki brawo, w sztukach 4, do tego weapon case'y. Dobra, zróbmy coś takiego po prostu, 2200 zł. Kurczę, muszę zaryzykować, tak? Wiem, że to może być batla o być albo nie być, ale no kurczę, czasem to ryzyko trzeba podjąć, tak? Ja wiem, że czasem to ryzyko się totalnie nie opłaca. Jakbym brał pod uwagę moje szczęście dzisiaj, no to raczej nie powinienem tego robić, ale no ja kurczę wierzę, że to może być zwrot akcji w dzisiejszym odcinku. Ale no zobaczmy, skrzynia brawo, ostatnia teraz leci, zobaczmy jak tutaj oczywiście spadnie. Nie ma totalnie nic, mamy przewagę na koncie i samą 200 nade mną, no ale zobaczmy, teraz skrzynki weapon, czyli skrzynki, gdzie do trafienia jest AK-47 Case Hardened. No i oczywiście AWP Lightning Strike. Spada taka AWP dla nas, jesteśmy zarobasami. Spada taka AWP dla Isamu i jesteśmy, no, że tak powiem, biedakami. Zobacz, 576 zł na moim koncie. 4 skrzynki do końca. No tutaj, kurczę, serio liczę na jakieś uniesienie. Jedno chociaż. 400 zł po uspie dostaliśmy. Jest gloczek dla nas, jest ten glock. 1700, ok, to jest ten glock, który trochę kosztuje. 2 skrzynki do końca. Dzięki temu przewaga na naszym koncie dosyć spora, bo no 1000 zł, tak?
Zobacz, ale no fajnie by było, jakby jeszcze AWP-a jakaś spada tutaj dla nas. Okej, okay, na szczęście ten Deagle tylko 5 słów. I zobacz, 5100. Taka bitwa, kurczę, no można by powiedzieć nijaka, tak? Ale pamiętaj, nie ocenię książki po okładce, stary, bo zobacz, tutaj taka niby nijaka bitwa, a jak ładnie nam tutaj oddała, no i przede wszystkim uratowała dalsze losy, że tak powiem, filmu, tak? Czy Ametyst te losy dalszego filmu nam uratuje? Totalnie nie mam pojęcia. Mam ciutkę teraz na underdoga, więc zobaczmy. Rzucam oczywiście bota i Samu, no bo, no, kto inny by mógł tutaj do tej bitwy dołączyć, żeby skopać mi tyłek? Zobaczmy. Zaczynamy z kosą, więc bardzo źle, niestety. 800 zł, no mogłabyś lepsza, tak? Więc o tyle dobrze. No ale te rękawice, 1600, no i zobacz, no i ciutka na underdoga. Znowu, kurczę, chyba okazała się, no, błędną, tak? Ale spokojnie, to jeszcze jest do nadrobienia. To jest skrzynka Ametyst. Ona potrafi raz taką bombę zrzucić, która może całą bitwę zmienić, tak? Tutaj wystarczy talon jakiś szafir dla Isamu. No kurwa, no to GG chyba, co? Tak mi się wydaje chyba. No za 216 zł sobie nie zakręcę. No właśnie, no właśnie, zobacz, mogę zostawić normalne. Bitwa ryzykowna, jeżeli nic nam nie da, to zostajemy z niczym po raz kolejny. Kto by się spodziewał? No i zobaczmy, jak ten Ametyst tutaj dla wuja rzuci. Proszę, no proszę! Nie mam pojęcia. Ja pierdolę!